Witamy w Kłamstwo w Państwie. Dziś opowiemy sobie o historii Daniela Lwa, który o czwartej po południu w sklepie, gdy kupił kredki na przecenie, zauważył to. Jest tu napisane nasza cena 3,50, ich cena 8,50, przecena 3,50. Biedny oszukany Daniel nie wiedział na początku, że tu jest dokładnie taka sama cena, jak była wcześniej. Domaga się teraz zwrotu pieniędzy. To jest chyba jakaś kpina, mówi poszkodowany. Co za nadciągarstwo, mówi ten sam osobnik. Prezydent stara się wyciszyć sprawę. Lecz to niemożliwe przez program Kłamstwo w Państwie. Oj, to przecież nasz program. Nieważne. Więc mam następujące pytania. Czy w Polsce jest sprawiedliwie? Dlaczego poszkodowany nie dostanie swoich pieniędzy? I czy w Polsce jest masło? Tego dowiemy się od naszego specjalisty. Nie, nie, nie! Nic z tych rzeczy! To w końcu Polska. Kłamliwość wzrasta, a niestety zaufanie spada. Więc to mało prawdopodobne, żeby odzyskał swoje pieniądze. Minister kredek, które były danym przedmiotem z kłamliwą promocją, milczy, a minister kolorów oskarża sklep. Więc co robić? Tego dowiecie się w następnym odcinku. Żegnam Was. A więc tak, czy wiecie, co jest powodem tego spotkania? Nie. A Ty wiesz, Oli? Skąd mam to wiedzieć? Ja też nie wiem. Ja chyba wiem! Ani się wasz to powiedzieć. Kto ma ochotę na coś słodkiego? Nie! Słuchajcie, po czym można poznać, że kamera nagrywa? Po zielonym. Tylko trzeba czekać kilka sekund przed tym, jak się zaświeci to światełko. Hej, chodzimy na zajęcia Kids TV. Jesteśmy tym, co nam się przypartiło i znaleźliśmy. Ja się nazywam Lila, to jest Oliwier, a to Zośka. Nie mów mojego imienia, kiedy tego nie chcę. Przychodzimy tu, bo chcemy się nauczyć nagrywać na przykład na YouTube'a. A kto powiedział, że na YouTube'a? Możemy też nagrywać na TikToka, Instagrama i na różne takie świry. No. Ale nas nie obchodzą żadne takie świry, dziwy, cuda i tak dalej. Tylko nas obchodzi ten YouTube. Dzień dobry, nazywam się Liliana Mirkowska i będę zadawać w kocich faktach temu panu pytania. Dobrze, najważniejsze pytanie. Czy lubisz koty? Nie lubię kotów. To wynocha. Do widzenia I nie wracać tu. Witamy w Kocich Faktach. Będziemy dziś prowadzić wywiad z panem, który nazywa się... Jasiek. I ma lat... 10. Będziemy mu zadawać pytania... Niekoniecznie na temat kotów. Jaki jest twój ulubiony posiłek? Mój ulubiony posiłek to schabowy z pire. dobrze. A czy pan lubi w ogóle jakiekolwiek koty, które istnieją? Nie lubię kotów. Chociaż mam jednego w domu. A jak się pański kot nazywa? Mruczek. A jaki jest jego ulubiony posiłek? Mokra karma. O jakim smaku? Schabowym. Dobrze. Jak o smaku schabowym, to pewnie podajecie ją z pire ziemniaczanym. Nie. Podajemy ją z sosem gulaszowym. Okej. A teraz niech pan powie. Czy pański mruczek
Ile mniej więcej on śpi? Śpi z 10 godzin. Czyli ponad połowę dnia, tak? Tak. A teraz niech widzowie powiedzą, czy mają w ogóle w domu koty i czy lubią koty. Uczymy się nagrywać. Nie uczymy się też nagrywać, ale uczymy się Oliwier. Jak występować. Jak też się przyzwyczaić do kamery. Oliwier, wstawaj, teraz twoja kolej, teraz twoja kwestia. Oliwier, czego nauczyłeś się na zajęciach? Nie wygłupiaj się, przecież wiemy, że ty się nauczyłeś. Ja jestem Patrykiem. Jaki Patryk? To jest gwiazda. A Oliwie, powiedz, jak przed chwilą, jak uruchomiłeś kamerę, to co zrobiłeś? Co trzeba było zrobić, żeby uruchomić kamerę i ustawić? Ustawić najpierw, jak ma wyglądać, czyli jak ma być widok i też trzeba było włączyć nagrywanie. Jak chcecie się nauczyć nagrywać albo nie być tchórzem przed kamerą, to przyjdźcie na zajęcia Kids TV do Miejskiego Ośrodka Kultury na Daszyńskiego 5. Siema, w dzisiejszym odcinku mówimy rower do stuntu. Can't Scold Deer. Dla niewidzących stunt to jedna z dziedzin kolarstwa polegająca na robieniu ulicznych trików, tak zwanych na przykład jazda na jednym kole bez jednej ręki, to po prostu jazda na jednym kole z jakimiś różnymi dokładami trików. Przejdźmy do roweru. Sam rower posiada amortyzatory spinner, które pozwalają na odskok 120 mm. Rower jest dosyć mały, ponieważ ma koła 26 cali. To jest głównie rower dla dzieci 10-12 lat. Jego cena to od 1000 do 3000 zł. Zależy gdzie i skąd się kupi. Można również kupić z innych krajów, ale w innych krajach jest to droższe. Ogólnie to tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie. To wszystko? No. Jest tu jeszcze wiele różnych zajęć, na przykład zajęcia jakieś różne plastelkowe. Mówię na instrumentowanie! Na instrumentach, jak się śpiewać. Czyli wokal! Te cukierki są problemy. Ale my? A na co jeszcze chodzicie? Na jakie zajęcia? Ja chodzę na kreatywanie. Oczywiście jestem z całej grupy najstarsza. A Oli, ty na co chodzisz? Oczywiście, że na majsterkowanie, bo ta sama pani mnie uczy. Ale z jakiegoś powodu jesteśmy akurat tu. No a to pomieszczenie to jak się nazywa? To jest studio. Studio telewizyjne. Co w tym studiu telewizyjnym? Co się nagrywa się albo wywiady, albo jakieś głupie filmiki, albo jakieś programy, które są prowadzone oczywiście przez najlepsze na świecie dzieci. Albo czyli Patryka i SpongeBoba. Witamy w Hephaistos TV. Dzisiaj mamy opowiedzieć o tym, jak młodzi fani fantasy zrobili genialny komiks. A co to tutaj za teczka? Wydawało mi się, że jej wcześniej tu nie było. Może to od Zeusa? Top secret. Dobra, przeczytajmy, co jest tu napisane. Mona Lisa była kosmitką. W jej zwłokach znaleziono 100,21782% ektoplazmy. Ale też zwróćcie uwagę na tło za nią. Na obrazie tak naprawdę to miejsce nie istniało. Po jej śmierci szukano i szukano tego miejsca, ale nigdy go nie znaleziono. Podejrzane. Kopernik była kobietą. W wieku 12 lat w jej ciele znaleziono hormony damskie. Dobra, ja nie wiem o co z tym chodzi, ale lepiej, żeby to zamknąć. Więc do zobaczenia. Znajduje się tu, o tutaj akurat za sobą mamy taki specjalny green screen, który nie wiem, czy wiecie, ale green screen to jest zielona ściana, po przetłumaczeniu na polski. Nie, to jest zielone zdjęcie. Trudno. W każdym razie
Może to zmienić wygląd tła. Na przykład możemy zaprogramować na takim specjalnym programie na komputerze najlepiej, że to tło za nami będzie akurat przedstawiało dinozaura, który próbuje nas zjeść, albo SpongeBoba i Patryka. Tylko... SpongeBob i Patryk! Jest tu dużo krzeseł, kamer, kabli, lamp i mikrofonów. O, także najważniejsze. Są też takie specjalne gąbeczki na ścianach, żeby w innych pomieszczeniach tak. Nie było nic słychać. Tak. Mhm. Ale na przykład słychać tylko to, co teraz mówimy w pomieszczeniu obok. Cześć, nazywam się Oliwier. No i dziś dla Was chcę zrecenzować zabawkę. Tutaj mam taki magiczny koferek. Już biorę. Dobra. To jest taki pająk. Ma 8 nóg, głowę, różową pupcię. No i jego oczy świecą w ciemności. Mam jeszcze jego pajęczynę, bo wbijałam do niej gwoździe do tej deski. Wplatałem kolorowe sznureczki i pomalowałem. Polecam go robić, jest bardzo fajny. Może to być nawet taka ozdoba na Halloween do zabawy i można też straszyć. No. Jeszcze już chyba nic nie ma do powiedzenia. Okej. Nie no, serio. Musiałeś pająku spaść. No. Mam jeszcze tu taki zestawik. Taką plakietkę. Oj. Tutaj jest napisane i tak się wysuwa. To niebieskie to trzeba było kupić w sklepie. No ale warto. Warto. Polecam. Tu sobie zrobiłem jeszcze takie dokumenty do mojej pracy. Wymyślonej oczywiście. Jest zamykane na rzepy. Tutaj sobie tak siebie narysowałem. I jest napisane dokumenty z tajnego laboratorium Oliwiera. No, tutaj powklejałem taśmę i jest to zrobione na kartoniku. I polecam te rzeczy robić, które Wam pokazałem. Oceniam je 10 na 10. No i bardzo polecam. Opłaca się. No, warto. Pa, 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 pa. I znikam. Tutaj jest pełno monitorów. O, krzeseł, mikrofonów, takich dzyndlów. O, i także słucha. A to są chyba mikrofony. Nie, to są chyba mikrofony. Tak, to są mikrofony. No. Do przesuwania dzyndli, do kręcenia, do wkładania, do naciskania. A także jest jakiś dziwny człowiek, który siedzi na telefonie. Pracownik nowych mediów. Wróciłam i tutaj mamy taki duży baner, który przedstawia kształt wątroby i jest napisane, tutaj realizowany jest projekt... Zgasło światło, to czarna magia! Do widzenia! Powiem tylko tyle. Uśmieszek xddddd. Zluzuj rajty! Wyluzuj! Wciśnij przycisk. Jest stop. Jest. Słuchaj, weźmiemy teraz kartę pamięci. Jest. Jest. Zobacz teraz na ekranie. Zobaczcie, teraz no, otworzył nam się już katalog. Będziemy musieli teraz skopiować to nagranie. No to proszę bardzo. To chodź. Klikamy dwa razy na tym filmiku.
ciach, i już mamy podgląd tego, co nagraliśmy dzisiaj. Myślałam, co zrobić. No i sobie tu testowałam funkcję i sobie zrobiłam najpierw zwyczajny tekst, a potem ten tekst sobie przerobiłam sobie go najpierw na 3D, potem jeszcze to wyrenderowałem i teraz jeszcze coś z tym zaraz zrobię. Dzień dobry. Witamy w Kocich Wiadomościach. Z nami jest, nie wiem jak to nazwać, z nami jest operator psich wiadomości i pewnie ze mną się zgodzi, że koty to najlepsze zwierzęta na świecie i najsłodsze. Nie do końca. Jak to nie? No, zwyczajnie. Więc pewnie pan się teraz ze mną zgodzi, że koty są najlepsze. Nie do końca. Jak panu mam udowodnić, że koty są lepsze od psów? Nie wiem. A czy pan w ogóle ma kota? Nie. A psa? Tak. A jak się nazywa? Oli. Czy znasz kogoś, kto ma kota, którego lubisz? No, ogólnie to i koty lubię, ale chyba tak nie za bardzo znam. Okej. Okay. Może panią, tylko tego kota nie znam. Na pewno go do studia nie przywiozę, bo może tu pogryźć kablem. Więc możemy uznać, że pan woli koty od bardziej niż psy. Nie do końca. No trzeci raz to mówisz. Tak, a teraz nawet czwarty. Ostatnie pytanie. Czy pan woli koty bardziej niż psy? Myślę, że to pytanie już padło wcześniej. Tak podejrzewam. Nie do końca. A ja myślę, że do końca. Ale co do końca? No. Wytrzymam do końca. Ale do końca czego? Filmu. Mojego życia.